interesowały mnie włosy czy piękne sukni moich rajek. Od zawsze interesowały mnie ich twarze. W świecie, w którym zdejmowanie maski jest niemożliwe, wizja twarzy bez nich wydaje się nierealna. Thank you.
Stawmy się do portretu. Ale jak ty siedzisz? Dla mnie tak nie wypada. Daj jej spokój, matko. To tylko dziecko. Sukienkę sobie pobrudzisz. Kochanie, powiedz jej coś. Tak, tak. Matka dobrze mówi. Usiądź przy stole. Pierre, synu, co to za listy czytasz? Odpowiedz sobie. Pewnie jakaś kobieta mu serce skradła. Wreszcie. Myślałam, że tego nie dożyję. Przestań, kochanie. Tak, tak, właściwie to... Chciałbym wam wszystkim coś oznajmić. Żenię się. Nie wierzę. Z kim? Jak to z kim? Z Kolumbiną! Charlotte! Kim? Z Kolumbiną? Spokojnie, siostro, to nic wielkiego. Właśnie, wszystko nie w porządku. Ale czy wy rozumiecie, z kim on się żenił? Przecież to jest jakaś stara wdowa. Widzisz, co żeś narobił? Przez ciebie matka mdleje. To nie jest czas i miejsce na rozmowę. Porozmawiamy później. Pierre! Z Kolumbiną. Kto by pomyślał? Będzie miał z nią krzyż pański, ale wie co robi. Nie będzie musiał żyć w biedzie. A może i nam zostanie? A widziała, że pani wróciła. Z kim? Z Kolumbiną? W końcu cię znalazłem, panie. Słyszałeś, że Pierre się żeni? Synu klerów? Ciekawe z kim? Tego niestety nie wiem, panie. Ale może Kolumbina zdradzi nam coś więcej. Ach, Kolumbino. Najpiękniejsza w świecie dama. Niewinna królewa. Dar od Boga. Jak aksamit. A oczy odbijają blask
najjaśniejszej gwiazdy. Ach, gdybyś mogła być tylko moja. Razem byśmy wszyscy życie szli. A po śmierci czciłbym twoją duszę. Ach, Kolumbino, proszę cię, pomóż mi spełnić me pragnienie. Ach, baronie, jakiś ty romantyczny. Oczywiście pomogę spełnić twoje marzenia, ale pod jednym warunkiem. Dla ciebie wszystko. Zdobądź dla mnie maskę. Oczywiście, moja pani. Wspaniale. Zatem zjawię się o świcie. A więc zamierzasz dokonać zbrodni? Ja? Skądże? Nie, nie. Panie, nie możemy tego zrobić. Zostaniemy ukarani. Jesteś moim sługą. Własnością. Dlatego zrobisz to, co rozkażę. Mówią o tobie, że jesteś taki mężny i odważny. Chyba, że jesteś tchórzem, co? Oczywiście, że nie. Tak myślałem. Także słuchaj mnie uważnie. Zakradniesz się do dzielnicy biedoty i znajdziesz jakiegoś biedaka, za którym nikt nie będzie płakać. Zrobisz to, co do ciebie należy. I jeszcze dzisiaj wrócisz tutaj z maską. Rozumiemy się? Jak każesz, panie. Świetnie. Także widzimy się później.
Przepraszam. Ale muszę nie, pozwolić. Nie, a więc słucham cię, Szybolot. O czym tak bardzo chciałaś ze mną porozmawiać? O twoich zaręczynach z Kolumbiną. Powiedz mi jedno. Skąd się o nim dowiedziałaś? To była tajemnica. Czytałaś nas. Może i nie powinnam, ale ciekawość wzięła. Charlotte? Jakim prawem czytałaś moje listy? Powinnaś się wstydzić. Może i powinnam, ale nie wstydzę się. Ale powiedz mi, braciszku, czemu z Kolumbiną? Czy między wami w ogóle coś zaiskrzyło? Ja nie rozumiem. A jak myślisz, Charlotte? Dlaczego wybrałem sobie akurat zamożną wdowę zamiast pięknej i młodej dziewczyny? Mam już dość życia w nędzy, Charlotte. Czyli robisz to dla nas, tak? Dla was? Ach, Charlotte, jesteś naprawdę taka naiwna. Ależ oczywiście, że robię to dla siebie. Wy musicie radzić sobie sami. Co? Ale jak to sami? Myślałam, że zależy ci na rodzinie. Poznaję cię, Pierre! A czy mogłabym zamieszkać z wami? Z nami? Popatrz tylko na siebie, Charlotte. Po co komu taka sierota jak ty? Przyniosłbyś nam tylko wstyd. A teraz żegnaj, Charlotte. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Gdzie on jest? Panie, oto maska, o którą mnie prosiłeś. Nareszcie. Panie, Kolumbina przyszła. Proś.
Oto maska, o którą prosiłaś. Doskonale. Zaimponowałeś mi, Baronie. Powiedz, sam ją zdobyłeś? Oczywiście, że tak. Czy ktoś cię przy tym widział? Oczywiście, że nie. Komu ją zabrałeś? A czy to ważne? Ważne jest to, że zdobyłem ją własnymi rękoma. Jasne. Jasne, że tak. Skapino, czy potwierdzasz słowa barona? Właśnie, Skapino. Czy potwierdzasz moje słowa? Tak myślałam. Nie spodziewałam się tego po tobie, Skapino. Jesteś naprawdę odważny. To ty zasłużyłeś na moje serce. Chodźmy już. Mój drogi. Stać! Jesteście aresztowani. W mieście doszło do najgorszej zbrodni. Przepraszam, ale co się tutaj dzieje? Nie zgrywaj głupiego, baranie. Przepraszam, baronie. Dobrze wiesz, po co tu przyszliśmy. Ale o co tutaj chodzi? To ciebie nie dotyczy, Kolumbino. A wy, panowie, odpowiedz za swoje czyny przed sądem. Słucham? Nie, to jest jakieś nieporozumienie. Mój zawodny adwokat! Otwieram sprawę dotyczącą zbrodni, do której doszło dnia poprzedniego. W pewnej z ubogich dzielnic znaleziono kobietę pozbawioną maski, której tożsamości nie udało nam się zidentyfikować. Głównymi oskarżonymi w sprawie są baron i jego sługa Skapino. Proszę się też. Skandal! Hańba dla naszego miasta! Bądźcie ci. Proszę przyjść. Co pierwszy oskarżony ma na swoją drogę? Doprawdy nie wiem, co wstąpiło w Skapino. To było tak. Kolumbina poprosiła mnie, żebym przygotował dla niej niespodziankę. Skapino zainicjował, że sam ją przygotuje. Gdybym tylko wiedział, czego się dopuścił! Nie było go całą noc, a gdy wrócił, w ręce trzymał maskę! Sam nie mogłem w to uwierzyć, ale nie zdążyłem nic powiedzieć, bo wtedy zjawiła się Kolumbina. Wysoki sądzie,
Mój klient to bardzo uczciwy człowiek. Nikt, powtarzam, nikt nie angażuje się w nasze losy, w losy mieszkańców, tak jak bar. Nigdy nie dopuściłby się takiej zbrodni, o którą jest oskarżany. Ponadto sam przyznał, że pomimo wydanego z Kapinu rozkazu przygotowania niejakiej niespodzianki dla Koluniny, nie miał bezpośredniego związku z aktem zabójstwa. Jeżeli szukamy go w tej sprawie, bez wątpienia jest nim Skarpin. Dziękuję. Co drugi oskarżony ma na swoją obronę? Wysoki sądzie, na swoją obronę mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem zwykłym lokajem, który wykonuje rozkazy mego pana. Mój honor nie pozwala mi sprzeciwić się temu, komu służę. Staram się jak mogę wypełniać powierzone mi zadania. Czułem się podle i bardzo żałuję mego czynu, ale nie mogłem zawieść mojego pana. Ale nikt nie kazał przynosić ci maski! Kłamiesz, Karolu. Zobacz, co nas opakowałeś. Dziękuję. Proszę o powołanie na świadka panią Franciszkę. Panie Franciszkę. Pan Franciszka, która pomoże nam w ustaleniu kolejności wydarzeń. Wysoki sądzie, to było tak. Byłam na targu po mięso, jak w czwartek. Tam taka biedna żebraczka, no i żebrała. Ale ja nie miałam jej co dać, bo moi państwo już od 2 tygodni zalegają z pensją. Ja sprzątam, wycieram, piorę i nie tylko. Oni mnie płacą, bo już czwarty raz w tym roku. Czwarty raz w tym roku. Zamilcz, kobieto! Pani Okler, proszę ciszę. Proszę kontynuować. No więc tak. Byłam na targu. Aż tu nagle słyszę krzyk. Odwracam się, patrzę, a tam ta żebraczka. Sztywna zupełnie, bez maski. A pieniądze zniknęły. Ale to na pewno nie był Skapino, wysoki sądzie. Byłam na targu, kiedy ta kobieta chciała ode mnie pieniądze. Co to za miasto? Jak można być tak nieczulna ludzkiego uczucia? Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, jak tak można? Nie czujemy się bezpiecznie we własnym mieście. Zobaczyłam ciało, od razu zrobiło mi się słabo. Dziękuję. Chyba wszystko jest już jasne. Przepraszam, czy ja mogę wam coś jeszcze dodać? Mam bardzo ważne informacje. Proszę. Chciałabym powiedzieć tylko tyle, że Baron i Skapino nie są do końca winni. Myślę, że są tylko pionkami w strasznej grze Kolumbiny, która kiwnie tylko palcem i każdy zrobi dla niej wszystko. Myślę, że tak naprawdę jedyną winną w tej sprawie jest ona! Nie masz żadnych dowodów. Kto ci niby uwierzy? Nie ośmieszaj się. Wiedziałam. Nigdy nie oddam mi mojego syna. Zabierz, matko! Czy wiesz, że mi się z tym ludzi? No tak, 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 tak. Ona jest winna. Co? Ja nie oddam. Ale nie, ja to cię.
za składanie fałszywych zeznań grozi kara. A to nie. Dziękuję. Proszę o powstanie. Odczytam teraz wyrok Sądu Najwyższego. W imieniu Sądu Najwyższego winnym w sprawie uznaje się barona. Co? I skazuje się go na pozbawienie maski. Co? Nie. Proszę strażnik na mnie wskazać. Nie, nie, nie. Panie! Proszę! Panie, dobrze! Na kolumbinę nie słyszeliście? Proszę, nie!
czapki z głów. Naprawdę nie spodziewałem się, że podołasz temu zadaniu. Wątpiłeś we mnie? Izabela? Co ty tutaj robisz? Czemu zawsze musisz pojawiać się tam, gdzie ja? Zacznij żyć swoim życiem i odejdź z mojego na zawsze. I ty jeszcze mi się dziwisz. To ty zawsze byłaś tą lepszą, ładniejszą siostrą. To ty miałaś większe powodzenie i więcej pieniędzy. Kiedy ty miałaś się łatwiej w życiu, ja miałam zawsze podwórkę. Teraz nastał czas, aby dać ci nauczkę, Kolumbino. Więc to wszystko było przez zazdrość. Nigdy nie potrafiłam zrozumieć, jak to jest w ogóle możliwe, że jesteśmy siostrami. Lepiej byłoby mi bez ciebie, a tobie beze mnie. Powinniśmy być dopełnieniami siebie, ale ty jesteś tylko żałosną, zazdrosną żmiją, dla której nie ma miejsca na tym świecie. Kolumbino, twój! Charlotte? Co ty tutaj robisz, dziecko? Spójrzcie na wasze maski. Kolumbino, już wiem. Może to wszystko zostało zaplanowane od chwili naszych narodzin. Jeśli chcemy zwyciężyć, musimy się poświęcić. Dla świata, no i dla Charlotte. Izabela, przepraszam. Chwila. Nie! Nie, nie możecie tego zrobić. Nie. Nie! Cały misterny plan stworzył... A! Teraz w końcu wiem, jak czują się moje rany.